Stadion zimowy w Tychach, Rafał Szlaga. Witam serdecznie i zapraszam na hit 14. kolejki Hokej Ligi. GKS Tychy podejmuje dzisiaj przed własną publicznością GKS Katowice. Numer 19 Duszan Deweczka, numer 77 Teddy Da Costa, 18 Grzegorz Pasiut, kapitan, 5 Filip Komorski, 15 Gleb Klimienko, 87 Michał Kotlosz, kapitan tyskiego zespołu. Teraz Komorski, wygrane wznowienie przez Katowiczan. Przedziera się teraz Da Costa i świetna interwencja między słupkami. Katowiczanie z całej ligowej stawki mają najmniej rozegranych spotkań, bo tylko 10. Dwukrotnie zjeżdżali z lodów w obecnej kampanii pokonani. Kolejna ostre starcie pod bandą. Teraz próbował wyjechać z krośniem za zakrystii Marcin Kolusz. Gospodarz, doskonałe podanie do Ciury. Ciura i teraz instynktownie obronił ten strzał z najwyższym trudem Robin Ram. Próba wstrzenia krążka pod bramkę. Teraz okazja, Galant. Galant! Nie ma gola! Z bliscy przechwytu byli Tyszanie w tercji neutralnej. Okazja dla GKS-u Katowice. 3-1 i świetnie interweniuje Marej. Wracamy na stadion zimowy w Tychach. Przed nami druga część spotkania pomiędzy GKS-em Tycha a GKS-em Katowice. Jak na razie bez bramek. Teraz kapitalna akcja i nie ma gola! Akimoto, teraz okazja, cichy! Nie ma bramki! Świetnie teraz wyczuł intencję strzelca Robin Ram. Czekajik, Cimzar. Ski. Teraz spore zamieszanie, gdzie jest krążek? Udało się go w końcu zamrozić Marejowi. I jeszcze tam do końca starał się go dobijać do siatki. To już Michalski, który ostro teraz został zaatakowany. Da Costa, Kolusz, nie zabrał się z krążkiem. Nie przejął go również Wajda, Jafimienka. Świetne teraz podanie, Komorski! Prosto w bramkarza! Bagiński, świetnie zagrał teraz z backhandu do Rzeszutki. I Ronald strzelaj gol! Cóż za bomba spod niebieskiej! 1-0! W bitwie o prymat na hokejowym Górnym Śląsku. Komorski wygrał walkę o krążek. Wajda czeka na krążek na niebieskiej linii. Teraz okazja, słupek ratuje Tyszan. Cichy przegrał walkę o krążek. Apuliku i gol! Mamy wyrównanie. Teraz gdzieś ten krążek ugrzązł między zawodnikami GKS-u Katowice, GKS-u Tychy, doskoczył do niego jeden z katowiczan. Okazja GKS-u Katowice. Jeszcze spory zamieszanie, broni Marej, jeszcze dobitka. Witecki ma trochę miejsca, Witecki indywidualnie, Witecki z backhandu uderzył na bramkę. Obronił jednak ten strzał parka na mnie Robin Ram. Teraz dobra okazja dla Tyszan. Jeziorski strzega! Jak to wpadło do siatki! Nie zdołał zamknąć tego górnego, lewego słupka swojej bramki Robin Ram. Jeszcze próbują katowiczanie. Bliski przechwytu Komorski. Marej interweniuje poza polem bramkowym, wybija krążek. Da Costa pod bramkę, spore zamieszanie, jeszcze okazja, Marej, nie udało mu się zamrozić krążka, 2 sekundy do końca i tutaj już się nic nie zmieni. GKS Tychy w hicie 14. kolejki Hokej Ligi pokonuje GKS Katowice 2-1. Minimalnie lepsi, bo jednego gola okazali się podopieczni Andrzeja Grusowa.